Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Speedrun 3.0, gram na 10 minut, komentuję swoje ruchy. Lecimy dalej. Przypominam o kursie Szachowe Fundamenty, który można nabyć tylko do 1 marca, więc jeszcze pomęczę Was z tą reklamą przez dwa kolejne dni. Do godziny 22 do środy można zakupić ten kurs i ćwiczyć szachy razem ze mną. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie szachuś.pl. Zamieszczam w opisie filmu szczegóły oraz w komentarzu. Zapraszam serdecznie, gramy. Szukamy przeciwnika 1403. Przypominam, że zaczynałem od rankingu 1000. E3 w pierwszym ruchu. No raczej nie jest to jakieś super wyjście. O, zobaczcie, co przeciwnik robi. Chce mi dać szewczyka. Myślę, że... Słuchajcie, nie wiem, co mam powiedzieć. Jak zagram D5, to nie pozwolę mu zagrać tu. No ale to będzie dobry ruch oczywiście. Jak zagram tu, to on zagra tu. Zagram sobie tutaj. Nie, no zagram D5. Bez przesady, no nie będziemy gościowi dawać opcji na szewca. Myśli, że nie wiem, co on myśli w sumie, że chce za szybko wygrać. W ogóle za szybkie wygrywanie w szachach nie ma sensu. Brzmi to dziwnie, ale chodzi o proces myślenia przede wszystkim, według mnie. Trochę się już zaczynam rozkręcać, jeśli chodzi o filozofowanie, ale jeśli ktoś chce słuchać, to bardzo proszę. Pewnie jakieś tam wskazówki, mam nadzieję, tu przekażę, że cały proces myślenia w szachach jest bardzo istotne, bo to rozwija. Co z tego, że damy szewca w trzech ruchach i w 9 partii w ten sposób wygramy turniej, jesteśmy zadowoleni. Bzdura. Po pierwsze, to się nigdy nie zdarzy. Po drugie, nawet jeśli by się jakimś cudem zdarzyło, to nie ma to żadnego sensu. I co w ten sposób wymyśliliśmy? Co w ten sposób kreatywnego wymyślaliśmy na szachownicy? Przecież to jest ważne. Oczywiście w procesie rozwoju, tam mówię głównie o dzieciach, ale nie tylko, absolutnie dorośli też się rozwijają w ten sposób, a osoby powiedzmy w wieku już podeszłym też utrzymują fajną kondycję fizyczną mózgu, że tak powiem. Sam zamierzam i taki mam plan na swoje życie, żeby grać w szachy całe swoje życie i czerpać z tego przyjemność. Zdaję sobie sprawę, że z wiekiem gra się coraz gorzej, no taka jest prawda, ale nie dać się i trzeba próbować cisnąć dalej. No i cóż, takie jest życie, trzeba się do niego dostosować i czerpać z niego jak najwięcej. Szachy, fajne są szachy. A zobaczcie, w ogóle gość po D5 jak długo myśli. Wracając, dlaczego są fajne szachy. Można sobie podróżować po fajnych miejscach, poznawać super ludzi, grać w turniejach, cieszyć się, analizować partie, spędzać miło dzień, wieczór na turniejach. To jest super sprawa. Jak ktoś nie był jeszcze, polecam. Polecam, bo to jest taki fajny rodzaj wakacji z nutką rywalizacji, z ciekawą oprawą, na pewno turniejową. Powiem Wam szczerze, tutaj akurat mam na myśli taki fajny turniej w Pradze. Raz byłem w czerwcu. Jak dobrze pójdzie, to się wybiorę drugi raz. Jak wszystko się dobrze ułoży, świetny turniej. Mnóstwo ludzi z wielu krajów, fantastyczne zawody. Od poziomu arcymistrza w grupie do poziomu zawodników z rankingiem 1000. W ogóle każdy zawodnik na live, który zaczyna grać w szachy w turnieju, ma ranking 1000. Bez kategorii szachowej. W sensie tam nie ma poniżej 900 czy coś w tym stylu. Tu zagramy od razu E4, będziemy atakować. C4 to jest dobry ruch, który gryzie centrum. Bo w internecie oczywiście są rankingi 400, 500, 600, 700 i tak dalej. Ale na żywo nie ma rankingu poniżej. To znaczy nie spotkałem się, to ewentualnie ranking FIDE może się taki zdarzyć. Co ten hetman tak tańczy? Tańczy jak koślawa baletnica, słuchajcie. No nie wiem. Nie obrażając oczywiście tutaj baletu. Moi drodzy, hetman B3, no co, no gość po prostu gra sobie jakoś dziwnie w te szachy. Chce mi dać, ewidentnie chce mi dać szewca. Zagramy sobie skoczek D7 z planem skoczek C5, żeby tego hetmana po prostu męczyć. Jest na to okazja, fajne pole C5 się pojawiło i hop, tutaj też będziemy trzymać pole D3. Czasami jak skoczek zagra tu, nie, taki szach, zobaczcie co on w ogóle robi. Gra cały czas hetmanem. Beznadzieja. Beznadzieja. No dobra, hetman się ruszył, gramy gońcem i tyle. Oczywiście może zagrać B4, proszę bardzo. Nie wiem, przerzucimy skoczka tutaj, tutaj, może tu nawet, ale wtedy A3 nie, niekoniecznie, bardziej chyba tutaj skoczka. Jest atak. Ok. Teraz mi się wydaje, że taki ruch jest w porządku, dlatego że nie wpuszczam skoczka, a po zagraniu B4...
Gość dostanie właśnie B5 z tempem, tylko tak patrzę, że hetmana niestety nie złapie. Bardziej. Wiem, co zrobimy. B5. On ucieknie tutaj i zagramy hetmanem na E7. Jeżeli jest bicie, to wtedy jest bicie. Zdobywam hetmana. Nie do końca. Może tak. Ja zbijam tu. No ale hetman będzie w pułapce, więc straty materialne będą po jego stronie, więc tak zrobimy. Jest B5. No i to jest kara za to, że ten hetman sobie za bardzo tańczył, moi drodzy. Wow, słuchajcie, no, speedrun speedrunem, ale ćwiczyć szachy warto, robić zadanka, analizować partię. Zobaczcie, no, nawet się nie zastanowił, że potem hetman ma kłopoty. Nawet nie pomyślał. No taki ruch jeszcze istnieje oczywiście, ale to jest odbicie pionem. Skoczek może wejść tu, dokładnie, skoczek może wejść tu. Ja odbiję tu, on zbije mi tu, ja zbiję wieżę. I jestem do przodu z materiałem. Jeszcze skoczek jest zapultany, więc tym bardziej. Dokładnie tak się też dzieje. I wieża ginie. Skoczek nie ma nigdzie sensownej ucieczki, więc go zdobywam. I zostaje z całą wieżą więcej w tej pięknej kombinacji. W tym pięknym zapultaniu się hetmanem. To jest piękny przykład na to, żeby nie grać hetmanem na początku gry. Figura najsilniejsza, a okazało się, że bardzo łatwo ją oczywiście złapać. Rzeczy na razie tutaj wykonuję, myślę, że proste. Jak zbija piona, to odbijamy. Tutaj myślę, że znowu odejście skoczkiem na C5 będzie dobre. Dlatego, że atakujemy gońca, który chce stracić życie jak najszybciej. Dobrze, no i cóż, w takiej sytuacji myślę, że wprowadzimy kolejną figurę do gry. Szybka roszada nikomu jeszcze nie zaszkodziła. Zagram B4, dlatego że ograniczam gońca i wprowadzam gońca swojego. Dokładnie, tutaj gram gońcem, bo już widzę kombinację, czyli bicie skoczka, co jest fajne niby. Zbijam tam, ale na końcu wisi jeszcze goniec. Więc zagranie gońcem jest na pewno dobre. W innym przypadku byłoby nie najlepsze. Okej, no i cóż, mogę w ogóle zbić tu chyba na D3, bo chodzi o to, że jak tutaj, to jest bicie na C1 i jest koniec partii. Skoczek broni F2, jest mat w następnych ruchach. Okej, mamy mata, lecimy dalej. Lecimy z E4. 1402 przeciwnik posiada. Zagramy F4, zobaczymy, jak sobie poradzi znowu z gambitem królewskim. Dobrze, goniec C4, aby wprowadzić króla na F1. Skoczek na C6. Dobrze, wyprowadzamy pionka na D4. Wprowadzamy silne centrum. Wyprowadzamy, robimy, tworzymy silne centrum, co jest bardzo istotne. Za moment skoczek wychodzi. Przypominam, jak hetman zagrywa to król F1, to już powtarzam do znudzenia. Dobrze, to jest ciekawy ruch, ale na szczęście mam bicie gońcem na F4, bo chodzi o to, że on chciał dać tu szacha gońcem. A teraz już mam przesłonę swoim gońcem. Goniec G5. Ciekawe, ale myślę, że spokojnie odchodzę na G3 i potem zagram skoczkiem na F3. Nawet jeżeli on zagra gońcem tutaj, to skoczek F3. Wybicie, wybicie, no zdwojone pionki. O, to też myślę, że nie byłyby złe. Skoczek F3. Pięknie bronimy, pięknie atakujemy. Goniec może na E3 zagrać, ale to nic mu nie da, dlatego że mogę zagrać C3 i cały czas stabilnie stanąć pionkami i go straszyć. Wprawdzie widzę, że po roszadzie on mi da szacha, więc mogę się zabezpieczyć grając posunięcie. Chociaż po co tak grać? Ja myślę, że odważniej trzeba. Gramy skoczkiem. Wyprowadzam szybko skoczkę, żeby go wstawić tutaj. Dobra, skoczek D5, atakujemy hetmana. Jeżeli on mi zbija tutaj, to zbijamy hetmana z szachem, więc on musi odejść hetmanem. I w następnym ruchu zrobimy roszadę. Jeszcze fajnie skoczek stanął, że broni pola E3, więc roszada będzie możliwa. No i cóż mogę powiedzieć? Jesteśmy w domu. W tym gambicie udało nam się zrobić bardzo dużo. Robimy roszadę, czyli wszystkie figury wyszły. W sposób, jakby to powiedzieć, prawidłowy, ale jeszcze z tempami. Centrum z tempami. No tutaj to chyba podstawka, panie kolego. Ale nie, moment, bo ja tutaj podstawię, co ja gadam. No to bym przesadził. Chwilunia. Myślę, że teraz zagranie może C3 jednak, żeby trzymać tego pionka i żeby mieć spokój z tym pionkiem. No i cóż,
Cały czas stabilnie, cały czas dobrze, myślę. A tu jest jakieś bicie jeszcze. Przyznam się, bez bicia nie zauważyłem tego, ale wydaje mi się intuicyjnie, że to musi być ok. Hetman zagrywa na E1, dlatego że atakuje po prostu skoczka, schodzę ze związania. Grożę już jakimiś biciami na G5, co będzie na pewno korzystne. Tu też jest prześwit na F7. Zobaczcie, też atakujemy pośrednio ten punkt. To też jest ważne. Mnóstwo taktycznych zagrań się szykuje. F5 na jego miejscu, coś takiego bym wykombinował, ale zawsze mam tutaj H3. Albo bicie, a potem H3. Odejście i na F5 coś tam będzie wisieć. Dosyć intuicyjnie podchodzę do tej pozycji. Gość fajnie kombinuje. Jest bicie, no to cóż, ja jak zbiję pionkiem, to zdobywam figurę. Jak zbiję wieżą, również zdobywam figurę, dlatego że hetman nie może pójść na E7, więc zbiję lepiej wieżą. I przy okazji jeszcze cały czas będę naciskał na punkt F7. No i leci w takim razie skoczek. Mamy skoczkę za Frico. Cóż mogę powiedzieć? Debiut, gambit. Gambit się bardzo udał. Jest zagranie wieżą. I teraz szukam jakiegoś fajnego odejścia. Chyba hetmanem na G4 zagramy. Tak, żeby podważać gońca. Tutaj już się szykują jakieś ciekawe bicia. Ewentualnie jakieś ciekawe zagrania w stylu skoczek C7 i tam bicie na F7. Można to rozważyć. Można też na pewno spróbować wprowadzić drugą wieżę, żeby mocno atakować na F7. Dużo jest ciekawych pewnie tutaj możliwości. Tym bardziej, że jest figura więcej, więc na spokojnie możemy też rozgrywać te pozycje. Nie musimy się śpieszyć w każdym razie. No, fajnie, gość jednak coś tam próbuje. Próbuje coś tutaj jednak zawalczyć i słusznie. Mogę też w sumie odejść na spokojnie i tędy atakować. Tak zrobimy. Tak zrobimy, bo nie muszę się też jakoś specjalnie wysilać, dlatego że skoczek też na A5 stoi źle. Przypominam, czarne mają figurę mniej. Dokładnie tak. Teraz zastanawiam się, czy nie wtrącić mu takiego posunięcia. Michał Tal pewnie wymyśliłby coś tu lepszego w stylu bicia od razu na F7. Mogę też odejść po prostu skoczkiem. Przepraszam najmocniej. No myślę, że zagramy wieżą na F1. Nawet długo się nie będę nad tym zastanawiał. Niech on sobie tego skoczka zbije z powrotem. Co oczywiście nie polecam. Jeżeli ktoś nie dostrzega jakiejś tam kombinacji, to nie ma sensu tutaj się porywać specjalnie, żeby oddawać figurę, którą zdobyliśmy. Ale zbijam na F7 i jest w pionkach porówno. Ale wydaje mi się, że tu zaraz będą kłopoty. Taki ruch mi chodzi po głowie, więc tak zagram. Atakuję hetmana i będę chciał zagrać po prostu gońcem na G5, czyli tego obrońcę stąd będę chciał wykurzyć. Szach jakiś? Nie, chyba nie. Hetman F5 może też wchodzi w grę, ale jest G6. Nie, zagramy gońcem tutaj za moment. W każdym razie pozycja czarnych jest bardzo trudna z uwagi na gońce, które atakują króla, przepraszam, wieże, które atakują króla. I tu jest chyba proste zagranie goniec G5. Po prostu wszystkie figury napadły na króla i czarne nie są w stanie tego obronić. Tak po prostu. Proste, spokojne ataki. I tu już są ogromne problemy. Dobra, dajemy matę. Przeciwnik chciał oddać wieżę, widział, co się święci. Z fajnym pomyślunkiem grał, ale jednak coś mu tam zabrakło. Lecimy. 1419, ten ranking leci troszkę wolno, aczkolwiek idziemy do przodu. No dobrze, był gambit królewski. Może po prostu skoczek F3. Gambit szkocki, też to jest ciekawa broń. Po wybiciu gramy tutaj i dobrym zagraniem jest skoczek F6. Gambit szkocki, że tak powiem, o, na poziomie wyższym myślę, że nie jest jakiś najlepszy.
Wyższy mam tu na myśli pierwszą kategorię, na przykład z wyższy. I to jest zagranie. Ten debiut, to właśnie gość zagrał typowo, żeby zdobyć pionki. I tutaj się robią dla niego ogromne problemy. F6, ten ruch na pewno nie jest dobry. Teraz trzeba się zastanowić, bo można spróbować rozwalić centrum grając E5. Rozważam oczywiście zagranie hetmanem, żeby dać mata. Ale myślę, że tutaj rozwalenie tego systemu będzie dobre. Rozwalimy system. Zagramy posunięcie E5, żeby otworzyć jeszcze jedną linię do ataku. Skoczek nie musi być wyprowadzany. Zawsze mam takie zagrania, żeby próbować atakować gońca przy okazji i atakować tutaj ten punkt. O, zobaczcie, co się dzieje. Gość w ogóle zareagował zupełnie inaczej. D6 nastąpiło. Czy przepchać mu pionka na E6? Taką zakałę. Nie bardzo. Ja bym wolał chyba jednak tutaj wybić. Zastanawiam się jeszcze bardzo mocno nad biciem skoczka, żeby jednak skoczek nie bił mi na F6, ale to nie będzie najlepsze. Bijemy na E6, otwieramy pozycję. Nawet chyba takim prymitywnym zagraniem można tutaj się popisać, czyli skoczek G5. Dlaczego by nie wejść na F7? Dlaczego nie? Tak po prostu. Jeszcze brakuje oczywiście wieży na E1, która nie może aktualnie zagrać, ale A3 to koniec pewnie tędy pójdzie. No ale to też nie jest jakieś teraz chyba super konieczne, po prostu mamy konkretny plan. Aha, jeszcze jest posunięcie D5. Okej. Posunięcie D5 było, to trzeba by było wtedy pewnie odejść gońcem albo tutaj zagrać, ale poszedł skoczkiem. No to proste teraz, proste zwycięstwo materiału. Zbijamy, wymieniamy hetmany, gramy skoczkiem, zbijamy wieżę. I znowu mamy materiał do przodu. No jak widać, można się czasami pogubić. Lepiej jest ostro atakować, niż bardzo trudno się bronić, tak uważam. No tutaj oczywiście nie tracę, nie zyskuję całej wieży, tylko tracę jakość, bo ten skoczek zostanie zbity. Wprawdzie mogę zagrać tu zdwoić pionki, ale to chyba jest strata czasu. Zagram po prostu A3, żeby wieża jakby co nie była tutaj atakowana, żeby miała przestrzeń na A2. Ruch z tempem jak najbardziej. I teraz po prostu wyprowadzę skoczka i będę musiał zrealizować też przewagę, co nie będzie takie proste do końca. Wieża E1 musi grać. Oczywiście punkt F2 jest osłabiony. Tutaj wieża C1 od razu bronimy. Może zagrać skoczek na G4, ale zawsze mamy skoczka na E4. No jak wybicie, to wybicie. Dwa pionki mniej. To nie jest taka oczywista sytuacja, moi drodzy. Jeszcze to nie jest taka oczywista sytuacja, ale widzę wieża G3, wieża G5 i tego pionka zdejmuję i już będzie łatwiej, bo tutaj mogę zdjąć tego pionka, więc gramy teraz tak i nie ma jak za bardzo czarny obronić tego punktu, bo wieża jeszcze nie weszła do gry. Więc już teraz mogę być spokojniejszy, aczkolwiek trzeba uważać na szturm pionków, no ale takie jest założenie, zdobyć coś i spróbować zrealizować przewagę materialną, którą wypracowaliśmy sobie. No i tak to jest w szachach właśnie. Coś tam wypracujemy, a potem wypuszczamy. I kto tak nie miał w partiach, ten niech pierwszy tutaj da kciuka, słuchajcie, do góry. Każdy pewnie z nas miał takie sytuacje, gdzie wypuszczał przewagę. To ja wiele razy, jeszcze mi się zdarza to bardzo często. Tutaj oczywiście szachuję, wchodzę na linię. Tu król zagrywa sobie tędy. Okej. Okay. Myślę, że zaatakuję skoczka sobie w ten sposób, żeby jednak zabrać jeszcze wieży dostęp. A przy okazji będę chciał wprowadzić wieżę na E7. Oczywiście skoczek może zagrać na D5 i to pewnie będzie dobre zagranie, ale cały czas zobaczcie, że trzymam się tego pionka. W tym przypadku. Tak teraz patrzę, że chyba trzeba podciągnąć pionka, czyli swoje pionki jako atuty wyciągnąć, bo on może też pionkami iść. Ta sytuacja z pionkami się ustabilizuje i będę miał możliwość skontratakowania, czyli zdobycia tych pionków. Taki jest plan, chociaż nie za wszelką cenę. Tutaj cały czas powtarzam, że trzeba próbować delikatnie go podszczypywać, troszkę też kontrolować marsz drugiego pionka. Dobrze, i zagramy teraz sobie G3. Żeby zagrać F4. Nie, F4 mogłem zagrać od razu, ale przeciwnik gra inaczej. Dobra. No i teraz kwestia właśnie, jak to dalej realizować.
To co, podciągamy króla. Nie ma wyjścia. Podciągnąć króla nawet tutaj, aż wysoko. Dlaczego by nie? Wieża jest przyklejona do pionka, więc ja tym królem będę chciał iść przez F3 i przez E4. Przy okazji będę się zbliżał bardziej do obrony do obrony marszu pionkami ze strony czarnych. Wszystkie figury muszą grać. Wieże są ustawione bardzo dobrze. Pilnują szóstki, siódemki, pilnują z tej strony, z tej. Skoczek musi pilnować E7, F6, E7 głównie, bo wieża wchodzi tu i będzie dalej atakować. No i król wchodzi po prostu do gry. Nie tylko pionkami, nie tylko wieżami, ale też królem. Dobra, tak, tu może być szach oczywiście. Liczymy się z tym. I teraz gramy królem tutaj. On zagra tak, będzie chciał wziąć pionka. Jak zagram tu, to dostanę tutaj szacha, więc muszę uważać. No i teraz prawdopodobnie tak mogę, bo jak on mi zbije tu, to zbijam tu. Ale też może tak. To będzie chyba lepsze, bo zagram od razu na F8. On musi odejść królem, to by było najlepsze dla niego rozwiązanie. Ciekawy jestem, czy on tak zagra. Ale zagram wieżą na F8, wieżą na F7 i po prostu wymieniam wieżę i koszę te pionki. Król jest blisko tych pionów, więc je zawsze zatrzymam. A będę ruszał się pionkami swoimi. Dobra, wieżę F8, hop. Ale ładnie przemyślał, to trzeba przyznać, ładnie przemyślał. I wieża F7. No i tutaj po prostu na siłę wymieniam te wieże. On zbije mi tu, potem zaatakuje tego, ucieknie skoczek, zbije pionka, pójdzie pionek A3, podejdę tędy, tędy i obronię. Dobra, mamy to. Wieża G7. Zbijam, żeby też już mieć punkt zaczepki. Gramy tak. Król jest w kwadracie, więc pionek nie ucieknie. Ok, jeden szach jeszcze krzywdy nikomu nie zrobił. Gramy tu. Ha, ten pionek będzie szedł. To. O! To też trzeba uważać. Policzyć. G4 chodzi mi po głowie, bardzo szybkie, żeby pionek uciekał, ale przy okazji po biciu wieża wejdzie do gry. O, przeciwnik chyba nie ogarnął. G4, lecimy szybciutko. Tak, pionek idzie. Ale zatrzymam go, bo zbijam tu. No to nie, no to teraz zbijam tutaj, już jestem w domu. Bo wieżą będę tutaj zawsze bronił. Gram tu na skoczka. Jeżeli tak, to po prostu zbijam skoczka, zbijam tutaj. Sprawa jest już przesądzona. To też upraszcza po prostu grę. Zbijam szybciutko, jestem w kwadracie. Ten pionek ucieka już. Ale partia ciekawa, mimo tej braku jakości, tutaj można by było pewnie czarnymi troszkę lepiej pograć, tak mi się wydaje. To królem wystarczy, myślę, że podejść. Hop. Przedłużanie chyba tutaj pozycji to nie ma sensu. Partii, nie pozycji. No ale czasami to tak jest. Brak połączenia z internetem. Automatyczne poddanie partii za 20 kilka sekund. No to chociaż dobre i tyle. Gość pewnie po prostu uciekł sobie. Poddał. Dobrze. Okej, okay. Nie miał problemy, jak widać. Dobrze. Kosteusz, Polak. No to jedziemy. Posunięcie E4. Witam serdecznie rodaka. Witam na speedrunie. Posunięcie D6. Okej, okay. Gramy D4. Obrona pilca nam się szykuje. Okej, okay, skoczek F6 tutaj bronimy. No dobrze. Gramy wariant ostry. Atak austriacki, posunięcie F4. Potem skoczka wyprowadzamy za pionki. I w pewnym momencie
Po prostu zagramy posunięcie e5. Przeciwnik wykonuje dosyć długo posunięcia. Oczywiste ruchy. Ok, posunięcie c5. Jest to ruch dobry. Teoretyczny. Zagramy d5. Tak, wszystko tutaj działa jak należy. No gonie c2 niech będzie, po prostu obronimy, bicie, bicie, w porządku i zrobimy za chwilę roszadę. Potem mamy możliwość zagrania g4, g5, coś w tym rodzaju. Wow. Znaczy to jest ruch jak najbardziej ok, bo jak zbije, on da szacha, ja wrócę. On zbije tu. Ja zbije tu. On tu, ja tu, ja tu. Nie, no to zbijam. Chyba nic nie ma, albo czegoś nie dostrzegam. No wracam, no i co się dzieje tutaj teraz? No właśnie, roszada, pionek wzięty, więc roszada. Okej, bo już się wystraszyłem, wiecie czego? Nie będę mówił na głos oczywiście. Tu myślę, że goniec d2, tak po prostu. Jest pionek więcej. I trzymamy stabilną przewagę. Dobra, hetman wrócił na d8. W tym wypadku daje mi to możliwość zagrania od razu g4. To, że odsłaniam króla, nie jest tutaj jakimś grzechem. Po prostu więcej przestrzeni sobie łapię w tym momencie. Skoczek oczywiście chce zagrać tutaj, to zawsze mam hetman na e2 i teraz ładnie bronimy, a król i tak jest bezpieczny. Zawsze na h1 może się fajnie schować, ale też można g4 próbować tam grać ostro. Wow, posunięcie e5, no myślę, że nie jest to najlepszy ruch, zbijamy tutaj oczywiście. A, i wiecie co, ubzdurało mi się, że ja mam hetmana na d1, ale zaćma po prostu. Coś mi się tutaj ubzdurało, gramy wieża d1, dlatego że przestawię gońca sobie na c1, później zagram b3, oczywiście nie później, bo skoczka jeszcze muszę oczywiście przestawić, ale bicie w przylocie tutaj było raczej obowiązkowe, goniec się rozegra za moment. Myślę, że jest dobrze. Jeden szach może nastąpić, król H1, król G2, ale chyba król H1 bardziej, żeby nie przeszkadzał innym figurkom. No tutaj myślę, że pozycja białych jest po prostu lepsza, zdecydowanie para gońców, pionek więcej i tyle w temacie. Jest D5, D5 poszło. Dobrze, goniec G4. Zostawiam w ogóle tego pionka. Jak bicie, to bicie i wszystko działa. Jak przepchanie, to po prostu ucieczka. Teraz myślę... czy tutaj, a tu mogę przecież z tempem zbić na e6 z szachem i tutaj po odejściu króla jest skoczek na d5, więc jeszcze lepszy układ przy okazji się trafił. Czasami właśnie w takich pozycjach, jakby to powiedzieć, właśnie w takim pircu typowym, mówię tutaj o konkretnej pozycji tej, o tym konkretnym debiucie, no to taki czasem jeden błąd powoduje, że wszystko leci na łeb, na szyję. I potem to po prostu nie działa. Okej. To też jest sprytne zagranie, ale myślę, że najpierw zbijemy skoczka, atakując tutaj. Skoczek odbije i po prostu odejdę końcem. Pytanie teraz gdzie? A może tutaj zaatakujemy wieżę przy okazji. Zawsze to jest tempo więcej. Myślę, że później jakimś hetmanem na G2 on będzie fajnie sobie działał z gońcem i spróbujemy zagrać F5, F6. Nie będziemy musieli chyba próbować, bo zbijamy wieżę. I gramy E5. Tu oczywiście pionek leci, ale zagramy sobie B, nie, B3 nie mogę. Pionek leci, tu mogę zagrać później hetmanem, żeby bronić, atakować przy okazji. A te pionki już gwarantują blokadę na gońca. Jakość więcej. Tyle w temacie.
Ok. Czyli gramy hetman b5, broniąc, atakując. I jeszcze grozi wieża a1. Nie, nie grozi. Hetman tędy ucieka. Ej, szkoda. Nie wszystko można mieć na raz. Ale są konkretne groźby. No i w tej sytuacji też... A, hetman uciekł. On tutaj gdzieś wejdzie. Nic chyba nie zrobi strasznego. Po prostu... A może zagrać wieżą tu? On będzie musiał trzymać się tej wieży. To będzie dobry pomysł, bo on nie może zagrać sobie tutaj, bo po prostu zbijam, więc gram aktywnie wieżą na wolną linię. Powiedzmy hetman b8. Czasami można zagrać takie fajne posunięcie jak b3, które przytrzyma pionka C, przytrzyma tutaj też przy okazji pionek C2, trzyma pionka D3. To tak też wizualnie dobrze wygląda. A jednak zagrał, ale tutaj nic nie ma, absolutnie. Zbijamy wieżę. Jakiś wieczny szach, ale wieczny szach nie istnieje, bo po takim ruchu jest wieża F2 i po szachu po prostu król H1. O, nawet widzicie, zagrał królem. Więc wracam hetmanem, bronię E2, zagram za chwilę tutaj, albo dam jakiegoś szacha. Albo nie dam szacha. Wieża F2 będzie się na pewno dobrze tutaj trzymać. Bronimy zawsze gońca. Tyle. Ok. Jeden szach oczywiście tutaj niczym nie grozi. Zagramy sobie. Nie, trzymamy punkt D1. Nie będę ryzykować. Dajmy jednego szacha. No i zagramy hetmanem na E2. Po co ryzykować? Trzymamy G4. No wybijamy. Tu dwie wieże, prawie dwie wieże więcej. Ok. Myślę, że jakoś hetmanem troszeczkę bliżej się podsunę. No, szacha na A7 damy, jak mamy możliwość. H3, żeby zagrać hetmanem na G4. Może być szach, to ucieczka na G2. A, tu jeszcze sobie dałem szacha wlepić. No to tak. Tutaj nie można. Tu grozi bicie. Chociaż po szachu na B1 miałem ruch wieża F1 i tutaj skoczka atakowałem. No ale to już za późno. To już... Zwykle to tak jest. Jak jest duża przewaga, się trochę rozluźniamy i nie szukamy najlepszych posunięć. Ale to też jak ktoś ma mało czasu. W tym wypadku nie mam, ale jakby ktoś miał... to warto robić szybkie ruchy, dosyć czasami mało poprawne, mniej dokładne, które i tak dają możliwość zwycięstwa. Niekoniecznie zawsze trzeba do końca szukać najlepszych posunięć. Dziękuję serdecznie. No, Polacy grają nieźle, nieźle. Opór duży. No cóż, moi drodzy, dziękuję wam za dzisiejszy odcinek. Widzimy się w kolejnych. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Cześć.